Dzień dobry Państwu. Nazywam się Karolina Gębara i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić wykład o fotografii społecznie zaangażowanej z perspektywy historyczki sztuki. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i możliwość Fundacji Archeologia Fotografii. Być może ten tytuł brzmi bardzo znajomo, gdyż w tym roku, przynajmniej ja mam takie wrażenie, o fotografii społecznie zaangażowanej mówiliśmy bardzo dużo i bardzo często. Oczywiście w takim jeszcze szerszym kontekście, mówiąc o aktywizmie, o postawie obywatelskiej, właśnie z perspektywy fotografki i fotografa. Sama zresztą brałam udział w takich spotkaniach i w takich panelach, ale mam wrażenie, że ten termin, który jest bezpośrednim tłumaczeniem z angielskiego, gdzie brzmi to mniej więcej socially engaged photography, ten termin nie jest do końca przez nas analizowany i zrozumiany, gdyż odwołuje się on właśnie w takim ujęciu historycznym do bardzo szczególnej formy fotografii, której początki sięgają, w zależności od tego, jak patrzymy, ale można powiedzieć końca lat 60., całej dekady lat 70. i także początku lat 80. w Wielkiej Brytanii. Jest to takie zjawisko, które ma swój bardzo konkretny rozdział w historii fotografii. I mam wrażenie, że czasami używamy go zamiennie wtedy, kiedy chcemy właśnie mówić o dokumencie społecznym albo o tematach społecznych, które interesują fotografki i fotografów. Dlatego postaram się Państwu przybliżyć właśnie z takiej perspektywy historycznej, co ta fotografia społecznie zaangażowana dokładnie oznacza, co oznaczała wówczas jakby dla pionierów tej fotografii w latach 60. i 70. I oczywiście jest to tylko pewien wstęp i zarysowanie tego, można powiedzieć, źródła i początku tych bardzo pionierskich inicjatyw, które oczywiście mają swoje kontynuacje do dzisiaj. Wykształciły oczywiście pewną metodologię, którą stosuje się w różnym stopniu, gdzie istnieją też pewne odstępstwa i mam nadzieję, że pozwoli nam to takie bardziej skrupulatne i bardziej świadome stosowanie tego typu terminów. Tak jak wspomniałam, przenosimy się do Wielkiej Brytanii, końca lat 60., gdzie z jednej strony mamy do czynienia z bardzo daleko idącymi zmianami, przekształceniami społeczno-polityczno-ekonomicznymi, gdzie jakby zaczyna szaleć taki globalny kapitalizm, upadają wielkie zakłady, następuje prywatyzacja różnych gałęzi przemysłu, ale również jest to moment, kiedy dochodzi do bardzo dużego wzrostu bezrobocia. Margaret Thatcher obejmuje rządy pod koniec lat 70. i jak wiemy, następuje dosyć długi okres takich żelaznych rządów, konserwatywnych bardzo, gdzie klasy robotnicze i klasy średnie muszą sobie radzić z różnego rodzaju wyzwaniami. Oznacza to także marginalizację związków zawodowych i takich inicjatyw około robotniczych, które mogłyby tym właśnie najbardziej poszkodowanym grupom w jakimś sensie pomagać. Jeśli natomiast chodzi o taki wątek filozoficzny czy ideowy, końcówka lat 60. to również druga fala feminizmu, no i oczywiście rozwój takich różnych scenariuszy socjalistycznych dla społeczeństwa, dla nowego globalnego społeczeństwa, właśnie rozwijane w Europie Zachodniej.
I na ten kontekst historyczno-społeczny nakłada się oczywiście kontekst artystyczny, powiązany z nim, ale jednocześnie sygnalizujący inne problemy. Jeśli chodzi tutaj o fotografię, bo tutaj w zasadzie skupiamy się tylko na tym zjawisku, to mamy do czynienia z takim brakiem uznania dla fotografii jako dziedziny sztuki i przekłada się to na zarówno brak galerii dedykowanych fotografii, jak i brak zainteresowania, brak takiej publiczności, która by rzeczywiście tylko i wyłącznie bądź w przeważającej części tą fotografią zainteresowana była. Brak też kuratorów i od odpowiedniego finansowania. Oczywiście nie jest tak, że mamy tutaj jałową fotograficzną ziemię, ponieważ fotografia taka profesjonalna i ta właśnie, która pretenduje do miana sztuki, która jest raczej może wchłaniana w tą taką szeroką sferę sztuk wizualnych, ma się w miarę dobrze. Jest też fotografia komercyjna, modowa, ale sprawia to wszystko, że jako medium fotografia uważana jest za coś bardzo elitarnego i coś, co wymaga bardzo skomplikowanych umiejętności i nie jest z pewnością dla każdego. Mamy też w związku z tą sytuacją, pogarszającą się sytuacją klas robotniczych, mamy też zauważamy tendencję tak zwanego realizmu społecznego, czyli dokumentaliści, fotografki zaczynają dostrzegać, że ważne jest zapisywanie tego momentu w historii, że ważne są obrazy ukazujące codzienną egzystencję, codzienną walkę. No i oczywiście w tym momencie sztuka społecznie zaangażowana zostaje jakby postrzegana jako właśnie jako takie narzędzie, które mogłoby tutaj wprowadzić jakąś zmianę, czyli mogłoby być zastosowane do tego, aby te obrazy ukazujące rzeczywistość i codzienność mogły być zrealizowane. I w tym celu należałoby właśnie oddać głos tym, którzy są pomijani, i tych, których obrazów zazwyczaj nie oglądamy, czyli właśnie klasom robotniczym, ale też grupom marginalizowanym, migrantom, kobietom, a tutaj w tym kontekście jakby też chodzi o pewną walkę ze stereotypem i jakby też dominującym sposobem reprezentacji na przykład kobiet. Także mówimy o końcówce lat 60., ale w zasadzie od cała dekada lat 70. i początek 80. to jest taki punkt zwrotny w historii brytyjskiej fotografii, który zaowocował ostatecznie nie tylko rozwojem różnych praktyk fotograficznych, ponieważ zaczęto eksplorować nowe, nieużywane dotąd wizualne możliwości tego medium i rozwinęły się również z drugiej strony analizy teoretyczne z zakresu właśnie semiotyki fotografii, pojawiły się też nowe krytyczne perspektywy. Prawdopodobnie nie stałoby się to, gdyby nie rosnący wpływ brytyjskiego kulturoznawstwa zaangażowanego, kulturoznawstwa krytycznego, które jakby zapoczątkowało, wprowadziło taką przestrzeń do tego, aby uprawiać inny, poza takimi ustalonymi praktykami, kanonami kulturowymi, inny dyskurs. I fotografia dzięki temu właśnie wylądowała w tej sytuacji, w tym środku, w tych okolicznościach i została dzięki temu dostrzeżona jako praktyka i jako taki przedmiot interweniujący w zakresie właśnie różnych stosunków społecznych.
Oczywiście na tym etapie, albo na kolejnych, albo może już na samym początku, pojawia się takie pytanie, czym różni się w zasadzie fotografia społecznie zaangażowana od innego terminu, który bardzo często stosujemy, być może zamiennie, a mianowicie dokument społeczny albo no, fotografia społeczna, która oczywiście nie narodziła się wtedy, bo z nią już mamy do czynienia nawet i pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie również pewne przekształcenia społeczne spowodowały zainteresowanie warunkami, w jakich żyją te ubogie, robotnicze warstwy społeczne. Więc jakby gdybyśmy chcieli rozróżnić te dwa tematy i te dwa terminy, to powiedziałabym, że ten dokument społeczny z jednej strony jest czymś szerszym, z drugiej można powiedzieć, że jakby to, co ma wspólnego z fotografią społecznie zaangażowaną, to jakby pewna esencja, jeśli chodzi o temat, o zainteresowanie problemami społecznymi i jakby tym, co trapi jakby na co dzień członków i członkinie danych społeczności. Natomiast fotografia społecznie zaangażowana jest taką bardzo już konkretną praktyką, którą zaraz postaram się również scharakteryzować i mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie odróżnić fotografię społecznie zaangażowaną od po prostu dokumentowania spraw i zjawisk społecznych. Jedną z takich ważniejszych definicji, chyba która jest dosyć wszechstronna, sformułował amerykański pisarz Tom Finkelpair w książce What We Made i mówi tam o pewnym badaniu, który skupia się na społecznym wymiarze czegoś wspólnego, czegoś, co robimy razem, nad czym współpracujemy. My, czyli fotografowie i fotografki, artyści i artystki, ale też ci odbiorcy, z jednej strony widzowie, ale z drugiej strony także uczestnicy. Dlatego to zacieranie się kwestii autorstwa już jest taką właśnie taką pierwszą charakterystyką tej fotografii społecznie zaangażowanej, która radykalnie jakby odróżnia ją od tego, co nazywamy dokumentem społecznym. To przekraczanie granic autorstwa, ale też granic społecznych i zaangażowania jest taką, to zaangażowanie w zasadzie jest takim drugim wyznacznikiem, ponieważ praktycy i praktyczki fotografii społecznie zaangażowanej stawiają sobie za cel współpracę z daną społecznością, która polega bardzo często na przebywaniu z nią i poznawaniu jej, ale także na takiej obserwacji uczestniczącej, co często skutkuje tym, że tego rodzaju projekty trwają po prostu bardzo długo. Inna definicja pisarza Granta Kestera sugeruje, że ta sztuka zaangażowana musi się opierać na takim dwukierunkowym dialogu i że jest to ciągły proces rozmowy i kompromisu. Ten kompromis jest dosyć znaczący w tego rodzaju projektach, gdyż jakby dzięki temu kompromisowi z jednej strony dajemy możliwość pełniejszego uczestnictwa, ale też oddajemy głos tym, z którymi współpracujemy. Z drugiej zaś strony rezultaty i ostateczny kształt tego, nad czym pracujemy, jest nie do końca wiadomy i może podlegać on pewnym przemianom w trakcie całego procesu. Można jeszcze tutaj wspomnieć o tym, że w tym samym czasie właśnie pojawiają się te różne takie sformułowania i definicje i badania
krytyczne, jeśli chodzi o dyskurs fotografii, z drugiej rozwija się też edukacja artystyczna. Nie tylko w instytucjach kultury, ale też takie w takich oddolnych, dzięki oddolnym inicjatywom, świetlicach i szkołach. I dzięki temu pojawia się taka nowa perspektywa, to znaczy przesunięcie akcentu właśnie z tego, co charakteryzowałoby dokument społeczny, czyli oczywiście troszeczkę tutaj stereotypizuję, żeby unaocznić tą różnicę, ale przesunięcie akcentu z dokumentu społecznego, w którym główną rolę gra właśnie ten autor bądź autorka z takiej pozycji trochę narcystycznej, trochę monolitycznej, na pozycję bardziej dialogiczną, bardziej otwartą i bardziej pluralistyczną. Oczywiście w tego rodzaju praktykach pojawiają się też jakiegoś rodzaju odchylenia, bądź też tematy, które są jakby sporne i można o nich dyskutować pod kątem właśnie na przykład etycznym. Więc praktycy fotografii społecznie zaangażowanej mają różne stanowiska, jeśli chodzi o metody używane w ich projektach, w takiej pracy ze społecznością. Jednym z takich zagadnień może być na przykład portret. Jest to coś, co będę również pokazywała w kolejnych przykładach, więc tylko zaznaczam tutaj, że jest to pewien taki haczyk, który być może uda się Państwu na tych przykładach wyśledzić i jakoś do niego odnieść. Mianowicie portret jest w projektach z dziedziny fotografii społecznie zaangażowanej o tyle problematyczny, że niesie ze sobą ogromny taki ciężar gatunkowy, znaczeniowy, gdzie właśnie bardzo uważnie należy sobie te pytania o właśnie granice, o szacunek, o stosunek też do danej osoby zadawać. I to jest oczywiście nie tylko kwestia portretu, ale reprezentacji w ogóle, czyli czegoś tutaj już bardziej szerszego i bardziej wieloznacznego. Przytaczam tutaj taki fragment, można chyba powiedzieć, definicji z książki pod tytułem Migawki z tradycji uciśnionych Pawła Mościckiego, gdzie sugeruje on, że reprezentacja jest pewnego rodzaju unieruchomieniem, czyli inaczej mówiąc zaprezentowanie, na przykład sportretowanie danej osoby albo oddanie jej głosu poprzez narzucenie jakiegoś bardzo konkretnego scenariusza, według którego ta osoba ma się wypowiedzieć bądź zapozować. To unieruchomienie jakby jest taką kategorią, która więzi. Więzi, czyli zamraża jakby w pewnym obrazie albo w pewnym stereotypie. Co ma Paweł Mościcki na myśli dokładnie? Podejrzewam, że chodzi o takie przykłady, kiedy na przykład, kiedy fotografujemy uchodźców i bardzo często podpisujemy ten obraz, ponieważ osobę, która jest w takiej sytuacji, z takim doświadczeniem migranckim, spotykamy w danym momencie i w danym momencie jest ona uchodźcą bądź osobą, która się stara o azyl i fotografując ją w ten sposób, nawet mając taką intencję zwrócenia uwagi na problem migracji, poniekąd zamykamy ją w tym obrazie, pomijając taki szerszy kontekst, w którym ta osoba jakby funkcjonuje jako nie wiem, matka, jako siostra, jako mąż, jako ojciec, jako osoba, która ma konkretne wykształcenie, jakieś poglądy i tak dalej. Więc zaznaczam tutaj tylko, że są to pewne kwestie,
które również różnią praktyków fotografii społecznie zaangażowanej i w różnym stopniu są one stosowane w projektach. Wielka Brytania, tak jak powiedziałam, przeżyła ogromną taką rewolucję fotograficzną pod koniec lat 60., przez całą dekadę lat 70. i później, ale oczywiście pewne inspiracje zaczęły się już wcześniej i wspomniałam oczywiście tą taką fotografię społeczną z końcówki XIX wieku ze Stanów Zjednoczonych, ale bardzo ciekawe przykłady różnych inicjatyw istniały też w samej Wielkiej Brytanii, na przykład projekt Mass Observation, który jakby gromadził osoby o różnych profesjach, pisarzy, dokumentalistów, fotografów, filmowców i tak dalej, i którzy stawiali sobie za cel jakby scharakteryzować brytyjskie społeczeństwo na podstawie różnych kwestionariuszy i pytań, zarówno takich, które dotyczyły bardzo konkretnych wydarzeń politycznych, ale też pytały również o to, jak ludzie spędzają czas, czym się interesują, jak ze sobą rozmawiają. Więc tutaj do tego wielkiego przedsięwzięcia takiego sondażowego zostało zaangażowanych wiele, wiele osób i również wiele metod, wiele form, w tym także formy wizualne. I to, o czym będę mówić w dalszej części wykładu, to są przykłady takich różnych inicjatyw już właśnie z lat 70. i tego, jak one później działały, i te wszystkie inicjatywy, te różne projekty były kolektywami w zasadzie, były takimi dosyć nieformalnymi grupami, które się zrzeszały po to, żeby wspólnie działać na rzecz jakiejś społeczności i miały bardzo taką poziomą strukturę, z jednym wyjątkiem, o którym powiem za chwilę. I wyrastają one w zasadzie w podobnym czasie i w podobnym czasie funkcjonują, dlatego przedstawiona tutaj chronologia jakby zakłada, że te rzeczy się przeplatają trochę i dzieją w bardzo podobnym momencie, ale na potrzeby tego wykładu trochę staram się to ustrukturyzować. Wspomnę bardzo krótko taką inicjatywę Four Corners, która powstała w 1973 roku, która była takim zrzeszeniem filmowców chcących jakby pokazać w takich dokumentach społecznych, na filmach dokumentalnych różne grupy społeczne i ich problemy. Natomiast więcej czasu tutaj chciałabym poświęcić takim w zasadzie trzem inicjatywom, które się ze sobą splatają z tego względu, że jakby wspólną postacią i to postacią bardzo istotną dla fotografii społecznie zaangażowanej jest tutaj Joe Spence i także w niektórych z tych projektów jej partner Terry Dennett. I będę do Joe Spence tutaj się często odwoływać i ona jest tutaj już taką, powiedzmy, trochę bohaterką tego wykładu i trochę takim przykładem na to, w jaki sposób ta praktyka związana z angażowaniem się w sprawy społeczne ewoluowała. Joe Spence i Terry Dennett założyli coś, co nazywali Photography Workshop,
prawdopodobnie to zdjęcie pochodzi z 1974 roku, oferowali oni po prostu zwyczajne takie warsztaty fotograficzne, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, uczyli fotografii. To jest o tyle istotne tutaj, gdyż tak jak wspomniałam, fotografia tej drugiej połowy, początku drugiej połowy XX wieku w Wielkiej Brytanii to takie bardzo elitarne medium, które zostało dosyć mocno wchłonięte przez komercję, gdzie jakby nauczanie tych umiejętności fotograficznych bardzo często było jakby poza zasięgiem przeciętnego człowieka. I Joe Spence i Terry Dennett uznali, że jakby dostrzegając ten taki bardzo demokratyczny potencjał praktyki fotograficznej, chcą nauczyć dzieci, chcą nauczyć ich rodziców, chcą nauczyć sąsiadów w danej społeczności, w danej dzielnicy, tego jak robić zdjęcia i jak opowiadać o swoim codziennym życiu. I tutaj w tym momencie chcę wspomnieć również o organizacji, do której za chwilę Joe Spence i Terry Dennett dołączą i która formułuje się mniej więcej w podobnym czasie i dla której kluczową postacią jest tutaj Wendy Ewald, która Amerykanka, artystka i fotografka, której też pracę później w dalszej części tego wykładu przedstawię. I ona będąc na stypendium w Londynie zostaje dosyć przypadkowo zaangażowana do tego, aby zanimować taki nowo powstający teatr Half Moon, a konkretniej, żeby zorganizować wystawę fotograficzną we foyer tegoż teatru. I Half Moon Gallery jakby rodzi się w takim właśnie miejscu i bardzo szybko przekształca się w dosyć takie poważne przedsięwzięcie. Było ono organizowane przez ludzi bardzo, bardzo młodych i bardzo, bardzo energicznych, tak przynajmniej opowiada o tym we wspomnieniach Wendy Ewald. Na początku działają bardzo skromnie, ale później zaczynają organizować i zapraszać na warsztaty fotograficzne sąsiadów. No i powoli zaczynają do nich ściągać różni fotografowie, którzy też nie mają swojej siedziby albo też miejsca, w którym mogliby praktykować. W 1975 galeria już Half Moon zostaje zarejestrowana i za cel sobie obiera promowanie, utrzymywanie, ulepszanie i rozwijanie edukacji poprzez organizację wystaw i zachęcanie do praktykowania sztuki fotograficznej. Swoją siedzibę mają na East Endzie, więc w dzielnicy, która jest bardzo zróżnicowana etnicznie, bardzo zróżnicowana kulturowo i jest również daleko od właśnie tych najważniejszych galerii Londynu, od całego tego kulturowego establishmentu wielkiego miasta. I te wystawy, te pierwsze wystawy są bardzo eksperymentalne, bardzo można powiedzieć swobodne i charakteryzują się takim jakby etosem zbiorowego współdziałania, zbiorowej jakby organizacji i odpowiedzialności za wystawę i jednocześnie te cele edukacyjne zostają wdrażane. Były to seminaria,
takie debaty, które poświęcone były na przykład młodym brytyjskim fotografom. Rozmawiano też o tym, jakie powinności ma fotograf, dziennikarz. Poświęcono też seminaria takim tematom jak kobiety w fotografii. No i jakby też krytykowano tą fotografię komercyjną, modową, taką, która powstaje na zamówienie redakcji. I drugim takim bardzo ważnym osiągnięciem Half Moon Gallery jest wydawnictwo. I to wydawnictwo, które i redakcja, która tworzy pismo nazwane Camera Work. I w tej redakcji bardzo ważną rolę też będzie odgrywała Jo Spence, ale do tego jeszcze wrócę. I co? Wspólne wystawy i wspólna praktyka tych północno-wschodnich londyńskich fotografów i fotografek owocuje takim połączeniem w Half Moon Photography Workshop, czyli inicjatywą, którą zapoczątkowała właśnie Wendy Ewald oraz warsztatami fotograficznymi dla dzieci, które prowadzili Joe Spence i Terry Dennett. Przyjmują oni wszyscy takie bardzo krytyczne stanowisko wobec tego, czym ówcześnie jest fotografia i w szczególności temu, że została w zasadzie jakoś pożarta przez komercję i komercyjny rynek fotograficzny. I wyrasta jakby ten etos tego wspólnego działania właśnie z tej praktyki lat 30., między innymi z inspiracji działalnością Mass Observation, o której wspomniałam, i z takiego niezadowolenia z aktualnych trendów i przyczynienia się również do zmiany społecznej. To, o czym bardzo często mówili twórcy i twórczynie właśnie skupieni wokół Half Moon Photography Workshop, to demistyfikacja fotografii jako przedmiotu, jako praktyki i jako dyskursu i przede wszystkim takie zerwanie skojarzeń fotografii z fachową wiedzą, z taką ekskluzywną formą wiedzy i nie traktowania jej jako technologii, jako pewnego narzędzia, które w zasadzie jest dostępny wszystkim. I to połączenie, które nastąpiło w 1975 roku, charakteryzowało się wieloma różnymi inicjatywami, które były realizowane zarówno poprzez wystawy, jak i dyskurs, czyli to w zasadzie działo się na łamach camera work, łącznie z takimi różnymi polemikami, w które wchodzili autorzy i autorki różnych artykułów. Więc przede wszystkim chodziło o generowanie jakiejś takiej krytycznej postawy i taka zgoda na to, że fotografia jest uwarunkowana politycznie i należy z tą politycznością i z tą władzą, jeśli chodzi o reprezentację i dopuszczanie do głosu, w jakiś sposób walczyć i dekonstruować ją. Można powiedzieć, że działalność Half Moon Gallery Photography Workshop to był zwrot w kierunku upolitycznienia debaty o dokumencie fotograficznym. Tak jak wspomniałam wcześniej, Joe Spence i Terry Dennett mieli
odegrali bardzo dużą rolę w zasadzie na każdym z tych pól, o których wspomniałam, z tych pól aktywności. Ówczesne pismo, które zostało też, było też wydawane w Wielkiej Brytanii, czyli Creative Camera, jakby pozostawało wierne pewnemu trendowi i wikłało się w taką dyskusję wówczas, która zresztą do dziś czasami pokutuje, a mianowicie, czy fotografia jest sztuką. Natomiast Camera Work i zgromadzenie wokół niego dziennikarze, dziennikarki, teoretycy, teoretyczki, fotografowie i fotografki takim pytaniem się w zasadzie nie zajmowali, tylko zadawali pytanie o to, dla kogo fotografia jest stworzona albo kto może jej używać i w jakim celu. Więc nie angażowali się w taką modernistyczną debatę na temat definicji fotografii, ale poświęcali się temu, żeby zbadać właśnie wielość praktyk fotograficznych i temu, jak w różnych kontekstach społecznych i kulturowych można tą fotografię zastosować. Chodziło oczywiście o taki szeroko pojęty aktywizm społeczny, jednak jakby ze skupieniem się i z głównym akcentem na fotografii i sztuce. Chodziło także również osobom zgromadzonym wokół tej inicjatywy na takiej bardzo szerokiej edukacji wizualnej, która samym fotografom umożliwiłaby poszukiwanie odpowiedzi na własne motywacje do tego, w jaki sposób wykorzystują zdjęcia i po co one im są. W Camera Work pisała między innymi Joan Spence i taki programowy artykuł jej zatytułowany był The Politics of Photography. Tam właśnie jakby wyłożyła te postulaty Half Moon Photography Workshop, skrytykowała różne standardy i praktyki, które funkcjonowały wówczas w branży prasowej i wydawniczej. Jakby wprost sugerowała, że praktyki fotograficzne powinny być zakorzenione w zaangażowaniu i że należy dzięki wykorzystaniu różnych praktyk fotograficznych rzucać wyzwanie tym reprezentacjom, tym przedstawieniom, które obecnie dominują. No i oczywiście kwestionować relacje władzy. Ten artykuł był pierwszym, który bardzo poruszył środowisko fotograficzne, który jakby wyznaczył kierunek, w jakim Half Moon Photography Workshop chciało iść, ale też oczywiście zaowocował wieloma polemikami z głównymi tezami Spence. Half Moon Gallery rozrastała się poprzez właśnie zmiany adresów, adaptację różnych nowych przestrzeni i było to możliwe dzięki temu, że właśnie w latach 70. tuż przed dojściem Margaret Thatcher do władzy wiele instytucji chętnie wspierało finansowo tego rodzaju inicjatywy. Były one konsultowane, cieszyły się dużym jakby odbiorem i powodzeniem. W związku z tym jakby finansowanie tych kolejnych inicjatyw miało swoją kontynuację i zapewniało jako taką stabilność w działaniu, w funkcjonowaniu tej organizacji. Jeśli chodzi o same wystawy, które były tutaj bardzo ważnym elementem działalności,
to Half Moon Photography Workshop miało bardzo takie ciekawe podejście do organizacji tych wystaw, a mianowicie robiono wystawy w przestrzeniach, które z fotografią się nie kojarzyły absolutnie, w szkołach, w salach związków zawodowych, w pralniach, w pubach, w kościołach, w domach kultury. I tym, co umożliwiło taką szeroką cyrkulację, ale też wysyłanie wystaw w różne miejsca, dzielenie się nimi, był proces laminacji, który zaczęto wówczas bardzo szeroko wykorzystywać. Więc były to tanie wystawy, bardzo często składające się z takich paneli, na których były przyklejone fotografie, ale które też posiadały tekst. Było to bardzo praktyczne i bardzo proste w użyciu i zrobieniu, także na miejscu. Więc nie chodziło fotografom i fotografkom tutaj o to, aby hołubić taką cenną, rzadką fotografię, fotografię rozumianą jako przedmiot sztuki, ale raczej chodziło o interwencję w miejsce, w którym dana wystawa miała się pojawić. Jeśli chodzi o pozostałe tematy, bo tak jak wspomniałam, interesowało tutaj Half Moon Photography Workshop to, co dotyczyło tej takiej najbliższej społeczności, sąsiedztwa, grup robotniczych i te sprawy związane z codziennością, tego jak radzą sobie z pracą, jak organizują sobie czas wolny i tak dalej, ale pojawiały się też tematy takie bardziej globalne, właściwie tematy polityczne, takie jak sytuacja w Irlandii Północnej, inne międzynarodowe kryzysy, ale też subkultura, młodzież, edukacja, też kampanie, które wówczas miały miejsce przeciwko broni jądrowej i także strajki górników. Tak jak już wspomniałam, Camera Work było takim miejscem do wykładania teorii i jakby filozofii, które zostało za Half Moon Photography Workshop. I było to miejsce, w którym publikowali tacy teoretycy jak John Berger, John Tuck, czy nawet Victor Bergin. I jakby jest to ten moment, gdzie te nowe, takie zaangażowane spojrzenie na sztukę wówczas dochodzi do głosu i Camera Work jest rzeczywiście takim medium, które pierwsze publikuje tego rodzaju artykuły i publikuje też polemiki. Bardzo ważnym numerem był numer 7, który zatytułowany był The Unpolitical Photography ze znakiem zapytania, gdzie Joe Spence i Terry Dennett obalają jakby mit neutralności, mit obiektywizmu fotografa i obalają również taką aspirację, która dąży do obiektywnego przedstawiania rzeczywistości. Mówią oni w tym artykule, że fotograf czy fotografka jakby funkcjonuje w polityce i nie ma takiej możliwości, aby się od niej odciąć, czy aby wycofać się na jakąś neutralną pozycję. Każdy obraz, który tworzymy, niesie ze sobą ideologiczne przesłanie. I to przesłanie pomaga kształtować ideę, wartości, postawy. To stanowisko Joe Spence i Terry'ego Denneta odbierane było jako radykalne i przez dłuższy czas
zgadzało się z tą linią ideową Half Moon Photography Workshop, ale w pewnym momencie doszło do napięcia, do konfliktu właśnie związanego z różnicami ideologicznymi w tym w redakcji. I tutaj też ujawniła się jakby struktura całego tego przedsięwzięcia, bo wspomniałam, że wiele z nich funkcjonowało na zasadzie kolektywów. Tutaj jednak po tym, jak Jo Spence została wyrzucona z redakcji, jednak okazało się, że Half Moon Photography Workshop jest taką firmą ze strukturą i z pewnymi relacjami władzy, których Jo Spence nie do końca akceptowała. Więc jakby ten ton, w jakim wypowiadała się ona na łamach Camera Work od 1977 roku, kiedy zakończyła ona współpracę z czasopismem, ten ton trochę złagodniał i nie był już tak polemiczny. I takim dosyć też prozaicznym powodem tej sytuacji były fundusze, które były potrzebne na dalszą działalność i staranie się o dotacje od Arts Council, więc pozbycie się Jo Spence było właśnie takim zabiegiem, który miał uciąć pewne kontrowersje. I końcówka lat 70. to jest ten moment, kiedy konserwatyści przejmują władzę Wielkiej Brytanii i chociaż Half Moon nadal działa i nadal wydaje Camera Work i nadal jakby stoi na stanowisku, że analizuje, krytykuje oraz jest miejscem, gdzie właśnie nowe teorie mogą być wygłaszane. I też swoje stanowisko, jakby poparcie dla takich działań czysto feministycznych, socjalistycznych też deklaruje, to jednak organizacja musi w nowej sytuacji politycznej przenieść się na taką właśnie pozycję oporu. Jeszcze przez chwilę dzięki wsparciu miejskim, gdzie na czele Greater London Council stali laburzyści, jeszcze przez chwilę Half Moon otrzymuje dotacje i jako tako działa, ale w drugiej połowie lat 80., kiedy właśnie rząd już przejmuje te wszelkie fundusze, Camera Work się rozpada i tak samo Half Moon. Jeszcze przez chwilę w Birmingham działa takie czasopismo 10-8, które trochę podtrzymuje te idee pojawiające się w Camera Work. Jakby jest to taki dowód na to, że Camera Work przetarło pewne szlaki i spowodowało, że jakby o pewnych rzeczach mówiło się już bardziej w sposób oczywisty. Niestety, tutaj tak na marginesie, jakość wystaw, które wówczas były organizowane i ta laminacja i tak powiem, taniość materiałów, które produkowano na wystawę, spowodowały, że bardzo niewielka część tych wystaw się tak naprawdę zachowała. I w ogóle działalność tych kolektywów, choć była pionierska i bardzo, bardzo istotna, czasami bardzo radykalna, stała się przedmiotem zainteresowania stosunkowo niedawno. Chciałabym jeszcze opowiedzieć o takim kolektywie, który się nazywa Hackney Flashers.
I powstał on w 1975 roku, czyli w zasadzie w tym samym momencie, kiedy ukonstytuowało się Half Moon Photography Workshop. I Hackney Flashers było też takim kolektywem feministycznym, kobiecym, socjalistycznym, w którym działała również Jo Spence i była ona osobą aktywną podczas właśnie realizacji głównych wystaw, które Hackney Flashers zainicjowało. Można powiedzieć, że jest to, że była to taka organizacja, która za cel stawiała sobie produkcję tak zwanego agitpropu, czyli jakby treści, content, fotografie, ale też teksty, które miały bardzo, bardzo taki feministyczny i socjalistyczny wydźwięk. I trzy kolejne bardzo ważne wystawy, które Hackney Flashers zrealizowało, mówią o tych ideach, które były ważne dla kobiet, uczestniczek, organizatorek związanych z tym kolektywem. Były to Women and Work, Who's Holding the Baby? Oraz ostatnia wystawa, która mówiła o tym, w jaki sposób demistyfikować reprezentację kobiet w mediach. A więc też mamy do czynienia z takimi panelami, które wędrowały od miejsca do miejsca. Pokazywano na tych fotografiach i na tych wystawach kobiety w różnych sytuacjach zawodowych. Wystawa Who's Holding the Baby była takim bardzo ciekawym głosem w debacie na temat opieki nad dziećmi i pomocy państwa, które powinno jakby więcej inicjatywy w tym temacie przejawiać i organizować nieodpłatną opiekę po to, by kobiety mogły wrócić do pracy, ponieważ właśnie to, co sugerują te fotografie, ilość obowiązków, zarówno domowych, jak i zawodowych, jest dla kobiet bardzo trudna do pogodzenia i bardzo często jakby przerywa ich kariery albo wręcz uniemożliwia pracę. Więc tutaj mamy też taką dokumentację muralu. I jak widzimy też, że jakby ta estetyka wystawy jest trochę podobna, w podobnym duchu jak Half Moon Photography Workshop, czyli taka trochę agitacyjna, trochę propagandowa, trochę wykorzystująca właśnie grafikę, teksty, kolaże, po to, by jakby łatwiej zobrazować problem. Tutaj na chwilkę tylko chciałabym powrócić jeszcze do charakterystyki fotografii społecznie zaangażowanej i czegoś, co charakteryzuje tę fotografię, a więc partycypację. I według teoretyka Pablo Hergery istnieją takie cztery podstawowe jakby warstwy partycypacji, gdzie od partycypacji nominalnej idziemy aż do partycypacji kolaboracyjnej i ta ostatnia właśnie, bo tutaj stopniujemy jakby zaangażowanie uczestników i widzów, ta ostatnia partycypacja kolaboracyjna jest właśnie taką idealną sytuacją, gdzie właściwie te wszystkie procesy, które stoją za projektami, za wspólnymi projektami, oparte są na współautorstwie, czyli powracamy trochę do tej definicji z początku wykładu, gdzie zarówno inicjatorzy i inicjatorki danych projektów, jak i uczestnicy są
są na równi tymi, którzy kształtują przekaz i też pracują nad jego formą. Myślę, że pomocne również w rozumieniu tego, co kształtowało jakby filozofię fotografii społecznie zaangażowanej, będą lektury tych trzech tutaj wymienionych przeze mnie teoretyków, filozofów i badaczki. Więc jakby myślę, że można dzięki nim zbudować taką dosyć spójną ścieżkę i jakby konsekwentne rozumienie, które stoją właśnie za motywacjami osób związanych z fotografią społecznie zaangażowaną, gdzie już właściwie Walter Benjamin zauważa z jednej strony jakby zanik takiej pojedynczej, cennego dzieła sztuki na rzecz masowego uczestnictwa. I to masowe uczestnictwo stwarza taką możliwość do tego, aby zarówno autorami, jakby też odbiorcami sztuki była grupa szersza i spoza takiej elitarnej, wybranej i wyedukowanej. Jacques Rancière z kolei wprost nazywa fotografię takim właśnie aktem performatywnym, partycypacyjnym i oczywiście politycznym i według niego służy ona temu, aby budować demokrację deliberatywną, czyli taką, w której społeczeństwo jest w dużym stopniu zaangażowane w dyskusje i decyzje wpływające na ich rzeczywistość. No i oczywiście lektura Arieli Azoulay, która wprowadza pojęcie umowy społecznej do fotografii, gdzie jakby sugeruje, że fotografia nigdy nie jest takim pojedynczym aktem czy wynikiem działalności pojedynczej osoby, ale jest wynikiem jakiegoś spotkania i porozumienia zarówno pomiędzy autorem, jak i też tymi osobami, które się pojawiają na zdjęciu, jak i tymi, którzy obserwują sytuację, wydarzenie fotograficzne, przy czym Ariella Azoulay tutaj bardzo często w swoich pismach powołuje się na przykłady takie bardziej fotoreporterskie, ale mimo wszystko ta teoria umowy społecznej myślę, że bardzo ciekawie może być zastosowana do fotografii zaangażowanej społecznie. Jeszcze króciutko chciałabym tylko na końcu Państwa zainspirować do własnych poszukiwań na temat twórczości tych dwóch kobiet, o których tutaj wspomniałam, czyli Jo Spence i Wendy Ewald. Jo Spence, tak jak powiedziałam, rozpoczęła swoją praktykę właśnie współpracując z Terrym Dennettem, swoim wieloletnim partnerem, poprzez organizację Children's Rights Workshop, a później Photography Workshop, gdzie fotografowała jakby miejsca zabaw dzieci z niższych warstw społecznych i tego, w jakich warunkach się one wychowują, w jakich warunkach się edukują. Inny ciekawy projekt to Beyond Family Album, który jest taką serią właśnie znowu paneli fotograficznych, gdzie przeplatają się teksty autobiograficzne, zdjęcia, wycinki prasowe. I Jo Spence w bardzo ciekawy sposób odnosi się do takiej do modelu reprezentacji, który stworzył album rodzinny, który w jakiś sposób konstruuje nas jako członków i członkini rodzin. Więc Jo Spence odwołuje się tutaj do wydarzeń, które nie mają zazwyczaj swojego miejsca w albumach rodzinnych, czyli do śmierci, rozwodów, do konfliktów, do przemocy domowej, do choroby i
mówi o tym, że te wydarzenia i te zjawiska jakby i ujęcie ich w tak zwanym albumie rodzinnym daje pełniejsze jakby spektrum tego, kim jesteśmy. Remodeling Photo History było innym takim bardzo ciekawym, politycznym projektem, gdzie wraz z Terrym Dennettem starała się przemodelować i jakby przekształcić historię fotografii i trochę też poprzez te obrazy, które stworzyli, zakwestionować takie znormalizowane kody, praktyki, czyli na przykład krytyka aktu kobiecego w historii sztuki, która jest postrzegana oczywiście zawsze z męskiego punktu widzenia, jako ten przedmiot pożądania. To jest taka też metoda robienia tych zdjęć, którą Dennett i Spence nazwali fototeatrem, czyli jakby budowanie efektu wizualnego poprzez takie bardzo realistyczne ujęcia, ale ujęcia, które zostały przygotowane, które zostały zainscenizowane i trochę skonstruowane właśnie jak scena teatralna. I tylko jeszcze wspomnę o projektach w zasadzie, jakby całej końcówce, można powiedzieć, tej działalności fotograficznej, kariery artystycznej Joe Spence, która jakby w swojej twórczości zajęła się własną chorobą, ponieważ od początku lat 80. była zdiagnozowana najpierw jako chora na nowotwór, a później na białaczkę, i te różne etapy swojej choroby, zmiany, takiej transformacji ciała, poddawania się różnym niekonwencjonalnym terapiom, zostały sfotografowane i też przyczyniły się do rozwoju takiej dziedziny, którą nazwała fototerapią. I zachęcam też, żeby to troszeczkę bardziej z tym się zapoznać, ponieważ jest to bardzo bogate portfolio i wiele projektów właśnie dotyczących ciała i choroby. I jeszcze króciutko wspomnę i być może zachęcę Państwa do tego, żeby spojrzeć na projekty Wendy Ewald, która, tak jak wspomniałam, była młodą studentką, kiedy przyjechała do Londynu i kiedy zainicjowała pierwsze wystawy fotograficzne w Half Moon Gallery, a która jest Amerykanką i do tej pory prowadzi różnego rodzaju projekty z dziedziny fotografii społecznie zaangażowanej, czyli warsztaty fotograficzne, pracuje głównie z dziećmi i z młodzieżą i robi to w różnych częściach świata. Jej takie najbardziej znane projekty to Pulses and Dreams, które polegały na pracy z dziećmi, na uczeniu ich fotografii, na właśnie przekazywaniu im aparatów i też rozmowach o tym, co chcą sfotografować, i właśnie takie sesje edukacyjne doprowadziły całą grupę do takiego pomysłu właśnie, aby sfotografować swoje marzenia, i powstała z tego bardzo piękna książka. Innym takim bardzo widzialnym projektem w przestrzeni publicznej był projekt Towards a Promised Land, gdzie artystka została zaproszona przez nadmorskie miasteczko w Wielkiej Brytanii, Margate, do którego przybyli i w zasadzie przez całe poprzednie stulecie przybywali migranci z całego świata. I jest to taki portret, młody portret tych właśnie dzieci migrantów bądź dzieci uchodźców, ale też migrantów wewnętrznych, na przykład brytyjskich rodzin, które uciekały przed przemocą domową i które się tutaj właśnie w Margate osiedliły. Jest to seria portretów, ale też rzeczy, które
dzieci zdecydowały się sfotografować z takim odręczną adnotacją już na fotografii, które mówią coś o tej osobie, o tym, jak zmieniło się jej życie albo kim po prostu one są. I takie wielkie, wielkoformatowe fotografie właśnie zawisły w mieście, w miasteczku. I Wendy Evans jest także autorką wielu książek fotograficznych, także które mówią o tym, w jaki sposób prowadzić warsztaty fotograficzne, w jaki sposób uczyć fotografii. Przy czym, tak jak wspomniałam, stosuje ona taką formę portretową bardzo często, co jakby nie do końca jest praktykowane przez innych artystów właśnie pozycjonujących się tutaj w tej sferze fotografii społecznie zaangażowanej, ale i tak myślę, że jest ciekawą artystką, więc zachęcam tutaj do jakiejś głębszego researchu i lektury, zwłaszcza tych dwóch wspomnianych przeze mnie fotografek. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że dobrnęliście do końca. Widzimy się pewnie w nowym roku podczas nowego cyklu wykładów poświęconych historii fotografii. Dziękuję serdecznie.